Żeby sprostać oczekiwaniom dzieci i żeby można było gotować tutaj, to był konieczny generalny remont. I dzięki niemu uczniowie zamiast korzystać z cateringu mogą zjeść posiłki przygotowywane na bieżąco. I jak ci smakuje? Dobre jest to. Bardzo pyszne są teraz obiady. Stworzenie nowej kuchni w szkole podstawowej nr 28 to marzenie dyrekcji placówki. Potrzebny był jednak dobry pomysł. Pani Marzenka Leszek pozyskała pieniądze z urzędu. Był to taki projekt jej własny, który napisała. No i tym projektem się podzieliła razem ze mną. I odpowiednie finansowanie. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności dostałam z Urzędu Pracy. Z takiej formy wsparcia korzysta coraz więcej przyszłych przedsiębiorców. To jest jeden z najchętniej wykorzystywanych instrumentów w Urzędzie Pracy w Zabrzu. Głównie dzięki temu, że nowy przedsiębiorca może uzyskać wsparcie finansowe, które pozwoli mu wystartować ze swoją nową firmą. A przecież młode, prężnie działające firmy to mniejsze bezrobocie, wsparcie lokalnego rynku i co za tym idzie, rozwój miasta. To oni pracują na to, żeby miasto się mogło rozwijać, żeby ludzie mieli zatrudnienie. Tak naprawdę kształtują to, co się dzieje w mieście, dlatego przedsiębiorcy są najważniejsi. W tym roku również przyszli przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dotacji. Kluczowe jest jednak utrzymanie się na rynku. By nie zwracać tych środków, trzeba prowadzić działalność gospodarczą przynajmniej przez rok. Wychodzi więc na to, że sukces nowej firmy prowadzącej szkolną stołówkę zależy od apetytu najmłodszych.